Honker. Prawdziwie polski samochód terenowy, który świetnie sprawdza się w wojsku. Używają go nasi żołnierze służący na misji w Kosowie. Jest to bardzo dobry samochód stosowany do terenu z tego względu, że jest wysoko zawieszony, prosta konstrukcja na mostach, jest bardzo trwały w terenie, a my nie potrzebujemy tu samochodów, które są komfortowe do jazdy po szosie, tylko właśnie samochody, które mają dużą dzielność terenową. A takie Honkery mają blokadę mostów i dodatkowo jeszcze biegi terenowe. Element z przodu? Do czego służy? Ten element z przodu służy jak w przypadku zawał leśnych lub wyskoczenia zwierzyny. Z tego względu, że my często jeździmy w terenach leśnych, duktach, co widać po tym, ten Honkery są trochę, jak to się mówi, dobite, mówiąc potocznym językiem. Niemniej jednak nie wszystkie tak wyglądają, z tego względu, że to jest jeden z najstarszych Honkerów, ale to wcale nie przeszkodzi, żeby spełnił swoje zadanie. Ile osób zabiera taki Honker? Zgodnie z przepisami Honker zabiera 9 osób łącznie z kierowcą. Tu się znajduje część bagażowa i desant. Tutaj może wejść przepisowo 7 osób. A nie przepisowo? Nie przepisowo nie jeździmy. Wiemy, że może wejść więcej tutaj, z tego względu, że tu może wejść 10 osób, ale to wtedy przeciążamy samochód i to jest niebezpieczne. Raz, że złamanie przepisów, dwa, że samochód przeciążony i to grozi ześlizgnięciem się gdzieś z duktu leśnego lub wypadkiem. W ramach testu sprawnościowego ruszamy na przejażdżkę. Poruszacie się głównie Honkerami? Tak, na patrolach poruszałem się cały czas Honkerami. Są różne Honkery. Jedne mają pandekę miękką, tak jak tutaj widać, zdejmowaną. Inne mają sztywny top. Honker ma napęd na 4 koła i 2 niezależne zbiorniki paliwa. Są to samochody typowo terenowe, a tu nie chodzi o prędkość przemieszczania się po asfalcie, tylko prędkość przemieszczania się w terenie, gdzie jest droga polna albo lekko utwardzona. Jak się sprawują Honkery? Są idealnie dopasowane do tego terenu, z tego względu, że są lekkie, no i można dużo sprzętu załadować z tyłu na część towarową. I wystarczy prawo jazdy B tutaj żołnierza i można przewieźć albo 1,5 tony ładunku, albo z sobą kierowca może wziąć 8 pasażerów. Po wjeździe na teren bazy poszaleć się nie da. Podobno można tu dostać mandat. Tak. Poważnie? Poważnie. A jakie to jest ograniczenie? W zależności od drogi, tutaj gdzie jedziemy to jest 35, no. A teraz wjeżdżamy 25. Jeśli zechcemy uciec przed mandatem, to i tak szybko nas znajdą. Bo jak Honker, to wiadomo, że Polacy. To jest produkt typowo polski, tylko my go używamy. Z Kosowa, Anna Garaj, ONET.pl.